Dzień dobry, witam klasę ósmą na lekcji biologii pod tytułem Cechy populacji. Podczas dzisiejszej lekcji dowiecie się, co to jest populacja, jakie cechy ją charakteryzują, w jaki sposób oblicza się liczebność oraz zagęszczenie populacji, od czego zależy liczebność populacji, co to jest struktura przestrzenna populacji oraz co to jest struktura wiekowa i płciowa populacji. Zaczynamy od najważniejszej rzeczy, czyli od wytłumaczenia, co to jest populacja. Populacja jest to zbiór osobników tego samego gatunku, które w tym samym czasie żyją na tym samym terenie. Na przykład populacja żubra nizinnego w Puszczy Białowieskiej. Część tej populacji widzicie na zamieszczonej fotografii. Czyli jeśli mówimy o populacji, nie możemy powiedzieć na przykład populacja żubra nizinnego. Zawsze musimy dodać, gdzie te osobniki się znajdują, czyli populacja żubra nizinnego w Puszczy Białowieskiej albo populacja stokrotki na danej łące. Zawsze musi być nazwa gatunku oraz miejsce, gdzie te osobniki należące do populacji przebywają. Jeśli chodzi o charakterystykę populacji, to cechami populacji, o których dokładniej będziemy mówić w dalszej części prezentacji, są liczebność, zagęszczenie, struktura przestrzenna oraz struktura wiekowa i płciowa. Zaczynamy od struktury przestrzennej populacji, czyli od tego, w jaki sposób osobniki tworzące daną populację mogą być w niej rozmieszczone. Najczęściej spotykane rozmieszczenie w przyrodzie to rozmieszczenie skupiskowe, czyli osobniki należące do danej populacji tworzą takie skupiska, stąd nazwa. Przykładem takiego rozmieszczenia skupiskowego mogą być na przykład populacje różnych zwierząt żyjących w stadach, albo może być też populacja mrówek żyjących w danym lesie. W przyrodzie też można spotkać rozmieszczenie losowe, czyli osobniki tworzące daną populację występują losowo w różnych miejscach, tak jak to jest na przykład w przypadku mniszka lekarskiego występującego na łące. Możemy też spotkać rozmieszczenie równomierne. To rozmieszczenie równomierne często jest spowodowane działaniem człowieka, czyli w ten sposób rozmieszczone są na przykład drzewa owocowe występujące w sadzie. Kolejna cecha populacji to liczebność i zagęszczenie. Liczebność, jak sama nazwa wskazuje, jest to liczba wszystkich osobników danego gatunku występujących na danym terenie w określonym czasie. Czyli gdybyśmy chcieli podać liczebność tej stokrotki na łące, musielibyśmy wszystkie te rośliny policzyć, co byłoby nie lada trudnym zadaniem. Dlatego częściej od liczebności podaje się zagęszczenie populacji. Czyli zagęszczenie to liczba osobników przypadających na jednostkę powierzchni lub objętości. Jeśli chcemy podać zagęszczenie stokrotki rosnącej na łące, wtedy powiemy, ile takich stokrotek występuje w 1 m² łąki, czyli to jest jednostka powierzchni, ale jeśli byśmy chcieli podać zagęszczenie populacji danej ryby, która żyje w jeziorze, to wtedy podalibyśmy liczbę osobników w 1 m², czyli w jednostce objętości. W jaki sposób dokładnie wylicza się to zagęszczenie? O tym powiem Wam, używając tego slajdu. Wyobraźmy sobie, że mamy tutaj łąkę. Na tej łące rosną rośliny tego samego gatunku, zaznaczone tymi kropkami. I chcę policzyć zagęszczenie tych roślin. W tym celu wyznaczam sobie moją jednostkę powierzchni, czyli wyznaczam sobie obszar, którego powierzchnia wynosi 1 m². Wiemy, że jeśli długość boku kwadratu wynosi 1 metr, to jego pole powierzchni wynosi właśnie 1 m². Czyli jeśli wyznaczyłam sobie obszar o polu powierzchni 1 m² i policzę wszystkie organizmy danego gatunku na tym, znaczy jeśli mamy na przykład koniczynę, to liczę sobie wszystkie koniczyny, które występują na tym metrze. Okazuje się, że jest ich 9, czyli zagęszczenie koniczyny na tym 1 m² to 9 osobników na 1 m².
My już wiemy z poprzednich slajdów, że takie równomierne rozmieszczenie zdarza się bardzo rzadko w przyrodzie. Dlatego okazuje się, że jeśli zrobimy sobie drugi kwadrat, który ma taką samą powierzchnię, to może okazać się, że na nim znajduje się 12 osobników, czyli że to zagęszczenie się różni. Żeby otrzymać dokładny wynik, to mogę sobie zużyć dane, które zdobyłam licząc osobniki w tych dwóch kwadratach, czyli w sumie mam 21 osobników na 2 metrach kwadratowych, czyli jeśli chcę to przeliczyć na 1 metr kwadratowy, to 21 muszę podzielić na 2, z czego wychodzi mi 10,5 osobnika na metr kwadratowy. Już pewnie domyślacie się, że im większą powierzchnię zbadamy w ten sposób, tym dokładniejszy, bardziej miarodajny otrzymamy wynik. Teraz musimy zastanowić się, co jest powodem zmian liczebności, czyli kiedy liczebność populacji rośnie, a kiedy liczebność populacji maleje. Liczebność populacji może wzrosnąć na skutek imigracji lub rozrodczości, natomiast liczebność populacji może zmaleć na skutek emigracji i śmiertelności. Po kolei, czyli imigracje polegają na tym, że nowe osobniki przyłączają się do istniejącej już wcześniej populacji. Wtedy liczba populacji rośnie. Emigracje są odwrotnością imigracji, czyli polegają na tym, że osobniki odłączają się od już istniejącej populacji. Rozrodczość polega na tym, że nowe osobniki pojawiają się w populacji na skutek rozmnażania, co też powoduje wzrost liczebności populacji. Natomiast śmiertelność polega na tym, że osobniki tworzące istniejącą populację umierają, co skutkuje spadkiem liczebności populacji. Ostatnia cecha, za pomocą której można scharakteryzować populację, to struktura wiekowa i płciowa. To są tak zwane piramidy wieku, za pomocą których właśnie można zobrazować strukturę wiekową populacji. Im szersza piramida jest w danym miejscu, tym więcej osobników w danym okresie się znajduje. Czyli na przykład, jeśli zobaczymy sobie na populację rozwijającą się, to mamy najwięcej osobników w wieku przedrozrodczym, trochę mniej osobników w wieku rozrodczym i najmniej osobników w wieku porozrodczym, czyli ta populacja się rozwija. Jeśli zobaczymy sobie na populację ustabilizowaną, okazuje się, że ilość osobników na poszczególnych etapach rozwoju jest podobna, a jeśli mamy populację wymierającą, to najmniej jest tych osobników w wieku przedrozrodczym. Takiej populacji grozi wymarcie. Oprócz struktury wiekowej mówimy jeszcze o strukturze płciowej, która jest stosunkiem liczby osobników żeńskich do osobników męskich w danej populacji. Wszystkie rzeczy mamy już wytłumaczone. Czas na podsumowanie. Czy pamiętacie, co to jest populacja? Podaję jej przykład. Populacja jest to ilość, są to osobniki tego samego gatunku, występujące w tym samym czasie, na tym samym terytorium. Przykładem może być populacja żubra nizinnego, znajdująca się w Puszczy Białowieskiej. Jakie cechy charakteryzują populację? Jest to liczebność, zagęszczenie, rozmieszczenie, struktura wiekowa i płciowa. W jaki sposób oblicza się liczebność i zagęszczenie populacji? Liczebność można obliczyć licząc wszystkie osobniki na danym terenie występujące, albo można ją oszacować, obliczając zagęszczenie populacji, czyli ilość osobników znajdujących się na przykład na 1 metrze kwadratowym. Od czego zależy liczebność populacji? Liczebność populacji zależy od imigracji, emigracji, rozrodczości oraz śmiertelności. Jakie są możliwe typy rozmieszczenia osobników w populacji? Jest to rozmieszczenie losowe, skupiskowe oraz równomierne. Co to jest struktura wiekowa populacji?
Jest ona pokazana za pomocą piramidy wiekowej i pokazuje, jaki jest stosunek osobników znajdujących się na danym etapie rozwoju w danej populacji. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że rozumiecie już, czym jest populacja, że znacie jej cechy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.